chcę, żebyście sobie zaczęli studiować takie wersety jak Mateusz 10, 7, 8. Też Mateusz 10, 1. I Marek 6, 13, żebyście porozmawiali te rzeczy. Zrozumieli właśnie, że główną przyczyną funkcjonowania wszelkich chorób i niemocy są demony, więc my musimy zrozumieć, że chcąc wchodzić w tematy uwolnienia, my musimy wiedzieć, że za chorobami, za wszelkimi niemocami psychicznymi, fizycznymi stoją demoniczne siły. To jest główna przyczyna. Ważną też rzeczą, żebyśmy rozumieli natężenie tego zjawiska, jest to, co jest napisane w Mateuszu 12, 28 i u Marka 16, 17, że podstawową rzeczą, która manifestuje się podczas zbliżania się Królestwa Bożego, jest wyganianie demonów. Marek 16, 17. Podstawowa rzecz, która manifestuje się podczas zbliżania się Królestwa Bożego, jest wypędzanie demonów. Wypędzanie demonów nie miało miejsca zasadniczo w Starym Przymierzu. Rozumiecie? To były rzeczy, które były rzadkie i tak naprawdę nie nosiły takiego standardu, jak to myśli. Tam byli żydowscy egzorcyści, którzy uwalniali ludzi od demonów, ale to było bardzo płytkie. Bo jak mówię, żeby demon odszedł, to nie trzeba Boga. To nie trzeba Boga. Bo wystarczy, że demon traci żel. Tak? Zmienia człowiek swoje postępowanie i demon odchodzi. Tak? I tyle. Więc Królestwo Boże, kiedy się przybliża, Jezus powiedział, że przybliżyło się Królestwo, bo palcem Bożym demony wypędzone. I to jest to. I nie unikniesz tego. I w ogóle chcę, żebyś się z tym oswoił. Masz wypędzać demony. No przede wszystkim masz być wolny od demonów. Ty. Twoje życie musi być wolne od demonów, bo inaczej nie będziesz w stanie też działać w sferze pomocy innym ludziom. Symptomy działania demonów. Ja je troszkę teraz poszerzę. Kuszenie. Kuszenie to jest działanie, które macie skłonić do zrobienia czegoś złego. Czym jest kuszenie? Kuszenie to jest działanie, które macie skłonić do zrobienia czegoś złego. Demony kuszą. Demony też nękają. Nękanie to jest trapienie, męczenie, zamęczanie. Na przykład ustawiczne myśli, które są myślami obsesyjnymi, no to demoniczne, to nęka cię. No, cały czas myśli jakoś. To cię nęka. Lata u ciebie w głowie jak piłeczka. To jest demoniczne. Demony też dręczą. Dręczenie to jest gnębienie, torturowanie, molestowanie. Czyli to jest coś, co się naprawdę odczuwa w sposób już bardzo bolesny. No co dalej, jak mówiłem, zmuszają, wywierają nacisk, presję. Rozumiesz? Na przykład, popatrz. Jeżeli chodzisz w zdrowiu, ja mówię teraz o zdrowiu, daję ci przykład. Chodzisz w zdrowiu duchowym, i nie masz do czegoś przekonania. Ale następuje w twoim życiu jakaś siła przynaglenia. Mówię o zdrowiu, jesteś zdrowym człowiekiem. No bo jak jesteś zaburzony, no to jest normalna rzecz, że odczuwasz niechęć do zmiany, tak? Ale chodzę normalnie w zdrowiu i teraz ktoś mnie do czegoś nakłania. Na przykład. Szereg pastorów nakłaniało przez długi okres czasu mnie i moją żonę, że powinniśmy usługiwać w więzieniu. To było demoniczne z ich strony. To demony za tym stało. Ponieważ
Oni chcieli, żebyśmy robili coś, co nie było zgodne z naszym przekonaniem. To jest zmuszanie. Zmuszanie to jest wywieranie wpływu poza twoim przekonaniem. Nie jesteś przekonany do czegoś, a ja będę na ciebie cisnął, to znaczy, że ja działam w systemie demonicznym. Tak? Wszystko, co wychodzi, co jest, robi się z brakiem przekonania, tak? To jest grzech. To proste. Wszystko. Wszystko. Ile to ludzi w służby weszło bez przekonania? Demony ich tam wypchnęły. Rozumiecie? Zostali zmuszeni. Zmuszeni. Demony też zniewalają, czyli ograniczają, pozbawiają wolności. Czyli każda forma ograniczenia, ona jest natury demonicznej i ograniczona. Co robią? Powodują nałogi. To nałóg to jest w ogóle połączenie zmuszania i zniewolenia. To jest nałóg. Kłamią dalej, pobudzają do kłamstwa. Dalej, osłabiają, wywołują choroby, zmęczenia, wszelkiego rodzaju niepokoju. No tak jest, one tak funkcjonują. W ogóle jak się temu przyjrzysz, to zobaczysz, że one wszędzie próbują w tych dziedzinach wsadzić łapy, bo one tym chcą żyć. Żyć tym chcą. Jakie są obszary przebywania demonów? Pierwszy obszar to emocje i postawy. Rozumiecie? Emocje i postawy. Tam przebywają siły demoniczne. Tak jak powiedziałem, największa siła demoniczna w Polsce to odrzucenie. Druga siła demoniczna – nieprzebaczenie. Trzecia – bunt. Flaga Polaków. Przeciętny Polak to człowiek odrzucony, zagniewany i zbuntowany. Przyjrzyj się na to. To jest nasza plaga narodowa. To są na przykład demoniczne zwierzchności, które są nad tym krajem. Demoniczne zwierzchności nad tym krajem. Odrzucenie, nieprzebaczenie, bunt. A więc obszary przebywania demonów to przede wszystkim emocje i postawy. Druga rzecz to jest umysł. Jakie na przykład są główne duchy związane z umysłem? Demony zwątpienia. Następnie jest są demony niedowiarstwa. Demony zamętu. Demony niezdecydowania. Cztery główne byty demoniczne, na przykład działające w takiej przestrzeni umysłu. Ich jest więcej, ale są te główne. Z tym, z czym się najwięcej będziemy zderzać. U siebie i u innych. U siebie i u innych. Jak na przykład, jak ja widzę niezdecydowanie, i to jest niezdecydowanie, to nie jest, że ja jestem niezdecydowany tam przez chwilę. Na przykład ja widzę, że się niezdecydowanie utrzymuje we mnie. To jest demoniczne. To jest nienormalne. Jak to? Niezdecydowanie? Wiesz, do czego doprowadza niezdecydowanie? Do tego, że ktoś decyduje za ciebie. To po prostu jak drut. To jest demon. Bóg cię położył, żebyś zdecydował. Przychodzę do ciebie i się pytam, chcesz jajka na miękko, czy chcesz jajecznicę? A ty mówisz, co uważasz? Jajka na miękko, czy jajecznicę chcesz? Powiedz do mnie to. Powiedz, co chcesz. Chcesz jajka na miękko, czy jajecznicę? Nie mów do mnie, że zdecydował za ciebie. Bo już w tobie coś kiełkuje. Tak lub nie. Co innego jest od złego. Jak uważasz, jest od złego. To proste rzeczy. To jest zrzucenie odpowiedzialności na kogoś. Plagą mężczyzn w Polsce jest niezdecydowanie. Na przykład. To jeden z głównych demonów związanych z umysłem mężczyzny Polaka. Stąd co? Kult Maryny. Wiecie, dlaczego mamy boginię?
Mamy boginię dlatego, że w tym kraju zrzuca się odpowiedzialność na kobiety. Tak jak w Hiszpanii na przykład. Wystarczy się tym zająć socjologicznie. Kraj, w których zrzuca się odpowiedzialność na kobiety, są krajami maryjnymi. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, jak to działa. To od wieków tak działa. Szagata to się non-stop modli, trwa w wierze, mówi: Boże, niech w Kościele powstają prawdziwi mężczyźni. Jak się modlili się przeciwko duchom homoseksualnym, to facetów z butów wyrywał. Bo duch homoseksualny, on nie powoduje tego, że się skacze do łóżka do innego faceta przede wszystkim. Tylko, że się poddaje niezdecydowanie. To powodują demoniczne siły homoseksualizmu. Kto został powołany, żeby być wsparciem dla mężczyzny? Kobieta. Kim miała być? Wsparciem. Wsparciem. Co robią demoniczne siły? Zrzucają na kobiety odpowiedzialność, która na nich być nie powinna. Proste. Ile kobiet, przecież jak ja widzę, jak ja z kobietami pracuję, przecież ja widzę, co się z nimi dzieje. Mnóstwo z nich jest obciążonych rzeczami, którymi nigdy nie powinny być obciążone. Nigdy! Nie miały być robotnikiem, matką, tak? I jeszcze wesołą kochanką na końcu tego wszystkiego. Tak nie miało być! A on nie miał wracać po 8 godzinach do pracy, leżeć proszę ciebie do góry kołami i oglądać mecz. Tak nie miało być! Miało być inaczej. On miał być inspiratorem. A? Miał być królem i kapłanem. Ale że się wycofał, no to ona automatycznie zajmuje miejsce, bo on nie może nie zająć. Bo trzeba żyć. Tak moja matka żyła. Ojciec się wycofał z życia, matka weszła. No bo musiała wejść. Jak może nie wejść? Przecież trzeba pracować, trzeba żyć, trzeba dzieciom dać jeść. Polska. Dlatego mamy Maryję. Zobaczcie, jak duch niezdecydowania jest w stanie załatwić sprawę. To się wszystko ze sobą wiąże, ludzie, jak nitki. Jak niteczki. A teraz wystąp przeciwko temu człowieku. To jest dopiero dym. Odpierw weź to, zacznij to mówić do ludzi. Człowieka. Zamordy jest. Ja mówię, ale niebiański. Niebiański. Ja to nazywam ojcostwem. Osobiście. Następna sfera, obszar przebywania demonów to język. 6 głównych demonów. Kłamstwo, krytycyzm, plotkarstwo, bluźnierstwo, negatywizm i nieczyste słowo. Język. Kłamstwo, krytycyzm, plotkarstwo, bluźnierstwo, negatywizm, nieczysta mowa. Jak ja słyszę ludzi mówiących negatywnie, ja rozumiem, że ty możesz raz coś powiedzieć negatywnie, no. A ktoś mówi negatywnie ciągle. Ja mówię, demon to jest. To są demony wszystko. Następny obszar przebywania demonów to seks, czyli płciowość tak naprawdę. Wszelkie zboczenia. Jak będę mówił o małżeństwie, będę o tym mówił. Wszystko, co wykracza poza jednego mężczyznę, jedną kobietę w małżeństwie, tak, będzie w konsekwencji miało formułę demoniczną, wcześniej czy później. Wszelkie wszeteczeństwa, wszelkie cudzołóstwa, wszelkie rzeczy. Bo to, ja mówię, to nie jest tak, że to jakaś jedna rzecz, ktoś tam mówi, o, bo to, ludzie myślą, wiesz, to też w kościele, to jest tak, że ktoś obejrzy film pornograficzny, tam demony w niego wejdą. Nie wejdą, tam jeszcze, może tam jakieś przypadki są niszowe. To nie tak działa. To trzeba stworzyć grunt. W seksualności też grunt trzeba przy czymś stworzyć.
Następna przestrzeń to jest przestrzeń pożądliwości. Pożądliwość, przyjaciele, są zdeprawowane pragnienia i apetyty. Pożądliwość są zdeprawowane pragnienia i apetyty. Możemy mieć wszystko w życiu i mamy do tego prawo, a możemy być ludźmi, którzy nie są pożądliwi. Rozumiecie? Czymś innym jest normalne funkcjonowanie, czymś innym są zdeprawowane rzeczy. Zdeprawowane. Następny obszar to jest okultyzm. Wszystko, co z tym związane. Następny obszar to są wszystkie fałszywe wyznania. Wszystkie fałszywe wyznania. Wszystkie. Chrześcijaństwo to jest jedyna formuła. Następnie wszystkie herezje. Za wszystkimi herezjami stoją demony. Wszystkimi herezjami. Słuchajcie, nie ma jednej herezji, za którą demony nie stoją. Mamy konkretne demony. A jak się burzą człowieka, kiedy ty poruszysz coś? My cały czas rozwalamy stereotypy doktrynalne. Poprzez nasze głoszenia, artykuły i inne rzeczy. Dla ludzi to jest szok. A więc czego się mówi, sadzisz? Przecież to demony się przez ciebie sadzą. Czego się boisz stracić tej doktryny? To cię tak to trzyma. To mnie na przykład w ogóle to nie trzyma. Ja się w ogóle nie boję tego. Mnie ktoś, czy ktoś mi coś zabierze. No oczywiście sfera naszego fizycznego ciała, czyli wszelkiego rodzaju różne choroby i tak dalej. Tam też przebywają demony. Demony lubią choroby. Lubią niszczenie ciała. W ogóle demon nie szanuje ciała. Wiecie? On nie szanuje. On chce je wykorzystać, ale nie ją szanuje. Są pewne demony, które nie niszczą ciała, ale to są w mniejszości. To są narcystyczne na przykład duchy. Nie? One nie będą niszczyć ciała, tylko będą zrobić z ciała bóstwo. Bo albo demony albo z ciała zrobią bóstwo, albo z ciała będą chciały niszczyć. One w ogóle są zero-jedynkowe. Jak mogą wejść demony? Już powtarzam to po raz kolejny, zaangażowanie w okultyzm. Jeżeli kiedykolwiek w Twoim życiu coś takiego było, jakikolwiek okultyzm, jakiekolwiek fałszywe wyznania, bałwochwalstwa, są wszystko miejsca, gdzie mogły wejść demony i potem nawet jak się nawróciłeś, to niekoniecznie te miejsca zostały uwolnione też. Bo to jest tak nie działa. Bo też możesz zobaczyć w swoim życiu, że z tych miejsc na przykład coś gdzieś tam rzuca jakieś cienie. Jakieś cienie. Jakieś cienie po prostu. Wpływ przedurodzeniowy to jest w ogóle ciekawy temat, bo mnóstwo dzieci już się rodzi zademonionych. Są zademonione w łonach matek już. Przykład. Zbadano na przykład środowisko ludzi urodzonych, osób poczętych podczas wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że dzieci, które były poczęte w czasie wielkiego kryzysu, w większości przypadków miały silne zaburzenia lękowe. Dlaczego? No matki, które je nosiły w swoich łonach w tamtym czasie, żyły w takim systemie, no czy przeżyjemy, czy będziemy mieli co jeść, czy będziemy mieli gdzie mieszkać, bo tam w każdej chwili wszystko potrafiło się runąć absolutnie. No i dzieci się rodziły z demonami lęku. Szok. Stąd na tym pokoleniu wyrosła bardzo mocna w ogóle formuła terapeutyczna w Stanach Zjednoczonych. Od tamtej pory psycholodzy, terapeuci, kiedy te pokolenie zaczęło dorastać, zaczęło zarabiać ogromne pieniądze, bo okazało się, że wiele Amerykanów potrzebuje w ogóle terapeutów. I to już po prostu ludzie zaczęli to dostrzegać, chrześcijanie, że to taki wpływ. A więc wszelkiego rodzaju odrzucenia, lęki, różne kryzysy w ciąży,
czy też przed ciążą, czy też w trakcie w ogóle poczęcia, zaczynają, mogą mieć wpływ demoniczny po tym dziecku. Wszelkie presje i stresy w dzieciństwie. Bardzo poważne miejsce wejścia demonów, właśnie dzieci. Tak jak już mówiłem, chwile słabości, różnego rodzaju traumy i tak dalej. I teraz tak. Jak zostać uwolnionym? To jest taka już, bo i też jak w jaki sposób najpierw samemu to jest ważne. Jak zostać uwolnionym? Po pierwsze, człowiek się musi ukorzyć, czyli w ogóle nie bać się powiedzieć tak, ja mam problem demoniczny. Chrześcijanie się nie może bać tego powiedzieć. Ja mam problem demoniczny. To normalna rzecz. No. Znalazłeś problem, no jest to problem demoniczny. Nie wstydź się tego. Nawet jak już jesteś długo wierzący, jak jesteś usługujący, nie szkodzi nocą. To nic strasznego. To głupotą jest nie uznać tego. Po drugie, trzeba być uczciwym, czyli nazywać problem po imieniu. Nazywamy problemy po imieniu. Jeżeli w jakąś stronę cię skrzywia, to mówisz, że cię tak skrzywia. Mówisz to sobie, mówisz to Bogu, mówisz to też komuś ewentualnie, kto ma ci pomóc, tak? I tyle. Następnie trzeba umocnić lub też silnie zacząć praktykować swoją w ogóle wiarę w te fundamentalne rzeczy związane z Chrystusem. Krótko powiedziawszy, mam prawo być wolny. Ja jestem dzieckiem Bożym. Bóg nie chce dla mnie niczego, co jest jakąkolwiek formą niszczącą w moim życiu. Następnie wyznać należy każdy znany ci grzech. Każdy znany ci grzech. Po prostu przed Bogiem to wyznać. Wiecie, to już jest tak może, że w ogóle te grzechy nie działają w twoim życiu. Ale nigdy ich nie wyznałeś, nie nazwałeś. To jest jakiś szpunt często. Ja się modlę, mówię, Boże, byłem złodziejem, byłem tak. I w ogóle ja wiedziałem, że mi Bóg to przebaczył. Ja nie błagałem Boga o przebaczenie, ale ja nazwałem te rzeczy. Nazwałem je. Nazwałem cię mordercą, ja byłem mordercą, Boże. Grzech wyznany traci pewnego rodzaju przyczepność demoniczną, rozumiecie? Często jest tak na przykład, że trzeba grzech wyznać komuś. Czy ktoś musi dowiedzieć o tym. O takich rzeczach, o których nie mówiłeś nikomu, wtedy na przykład zamkniesz drogę demonowi. Na przykład już dawno się z czym rozstałeś i tak dalej, ale na nigdy zawsze się wstydziłeś powiedzieć komuś o czymś. Nie miałeś nigdy takiego czego, że miałeś człowieka w kościele, któremu ty powiedziałeś o jakiejś swojej patologii. Rozumiem. I na przykład to może być przyczynek do tego, że gdzieś demon siedzi. On już nie działa, ale jakąś sferę życia zaczyna ogarniać. Na przykład kiedyś już prowadziliśmy pierwszy kościół i Duch Święty tutaj mówi, masz, nie wyrzuciłeś z siebie ducha homoseksualizmu. Ja mówię, Boże, ale nie mam nic wspólnego z homoseksualizmem. W ogóle od czasu mojego nawrócenia, od lat w ogóle nie mam żadnych takich tych, nie? Nie mam żadnych ciągów tych homoseksualnych. A Bóg tutaj mówi, tak. Ale demon został. Ja mówię, ale na co ten demon, mówię, wpływa? Co on robi? A Bóg tutaj powiedział tak. On powoduje, że twoja relacja z twoją żoną nie może być pełna. Dobrze. Poszedłem do pokoju. Zamknąłem drzwi. Wiktor był mały jeszcze. Zamknąłem drzwi. Kazałem demonowi homoseksualizmu wyjść. Przewiozło mnie parę razy po mieszkaniu, po tym pokoju. Wyszedł i koniec. To jest tak zwany stary kozioł.
To już jest coś nieczynnego. To jest jak, wiesz co, jak w ogóle wygasła gwiazda. On już nie działa w tej sferze. To jest właśnie to niezrozumienie chrześcijan, że nie rozumieją, że można nie grzeszyć tą sferą już, że można w ogóle jakby pewne ciągoty też w tej dziedzinie ustają, ale nie rozumieją, że niewyrzucenie demona na przykład powoduje, że jakaś sfera się nie układa inna. Jakaś sfera. Ale kiedy ty jesteś w relacji z Bogiem, takie coś ci się pokazuje, to widzisz. I nie wolno tego pakietu, okej, to nie jest problem, to nie problem. Jak się uwalniałem od demonów, to była kartka papieru. I wiecie, ja się nie uwalniałem od demonów latami. One tam sobie potem gdzieś wychodziły też jeszcze w różnych sytuacjach, tak? Jakieś inne. Ale zasadniczo ja się w ogóle bardzo szybko zacząłem rozprawiać z demonami. Wziąłem kartkę papieru, tak? Szczerze uznałem w ogóle wszystkie moje problemy. Mówię tak. Duchu Święty, pomodliłem się w innych językach kilka minut i zacząłem wypisywać w ogóle demon pychy, demon taki. Całą kartkę zapisałem. To jeszcze w jesieni było. Wyszli chłopaki na spacer, zostałem sam w celi, wziąłem tą kartkę papieru i zacząłem ich mówić. Mówię, duchu pychy, w imieniu Jezusa wyjdź. Patrzę, coś mi oko zaczęło wyjrzeć. Jak głupi się zachowywałem, mówię, ale ja znam. Mówię, wyszedł mi przez boku. Ty. Różne rzeczy się działy. Ja pamiętam, że tego dnia pozbyłem się masy demonów z mojego życia. One potem gdzieś próbowały wracać, ale już nigdy nie weszły. Potem wracały, dostawały w łeb, zniechęciły się, odeszły, koniec, kropka, dziękuję bardzo. I już nie ma ich. I w ogóle ja nie pamiętam, żeby się we mnie pojawiały później jakieś rzeczy. Ja nie pamiętam potem nie, bo on nie przychodzi później. Jak on się zderzy z twoją bezwzględnością w tym temacie, co robisz? Ujawniasz, nazywasz, nie boisz się, rozumiesz? W imieniu Jezusa się rozprawiasz, cach i koniec. Potem on wraca kilka razy, dostaje w łeb prawdą, a potem nie wraca. I dlatego dla mnie niezrozumiałą rzeczą jest przez lata bujać się z demonami. One wracają, przychodzą, ja mówię, ale człowieku, to ja nie wiem, jak ty żyjesz, ja w ogóle chyba się wykończę. Tak jak ciągle miał człowieku towarzystwo. To nie idzie żyć. Nie idzie żyć. A więc pokutuj, wyznaj każdy znany ci grzech. Pokutuj z tego, podejmij decyzję odwrócenia się, jeżeli jest sytuacja taka, że należy tak zrobić. Zerwij też wszelką formą okultyzmu jakiegokolwiek. Zerwij z przekleństwami pokoleniowymi. Pozrywaj z tym wszystkim. To jest proste wyznanie. Tego się też nie robi wiele razy. To się raz robi. Raz się robi. Raz się łamie przekleństwo pokoleniowe. Raz. Rozumiesz? To też nie robi się z tego filozofii wielkiej. Ja pamiętam, poszedłem na cmentarz. Wlazłem na grób mojego dziadka. Kamińskiego, Antoniego i Ireny. I mówię, w imieniu Jezusa odcinam się od wszelkich skutków przekleństwa pokoleniowego rodziny Kamińskiej. Przez krew Jezusa poszedłem na drugi grób na mojego ojca. Wlazłem na grób mojego ojca. Mówię, w imieniu Jezusa odcinam się od przekleństwa pokoleniowego rodziny Piotrowskich. Ja jestem, mówi, natury Chrystusowej. Won diable. Nie mam nic wspólnego z moimi babkami, ciotkami, wujkami, z samobójstwami, które tam były, z chorobami, z biedą, z głupotą. Rozumiecie? Ja tego nigdy więcej nie robiłem. Po pewnym czasie okazało się, że demoniczne siły z tym związane krok po kroku zaczęły odchodzić. Zaczęły znikać myśli różne, wiecie. Ja na przykład potrzebowałem takiego proroczego gestu. To nie każdy tak potrzebuje, bo to nie musi każdy. Ale ja tak robię. Ja uważałem osobiście, że mi to jest potrzebne. Tak? Moja psychika tego potrzebowała. Tak? Ten rodzaj psychiki. I co jest jeszcze bardzo ważne? Przebaczenie każdemu człowiekowi. Nie ma uwolnienia bez przebaczenia. Nie ma uwolnienia bez przebaczenia.
One będą. Przebaczenie jest człowieku w ogóle jednym z głównych elementów. Przebaczyć każdemu człowiekowi. Przebaczyć, to znaczy zdecydować się, tak? Że się nie chce dla tego człowieka zapłaty za jego złe zachowanie i podjąć decyzję, że się nie będzie o tym rozmawiać. A Bóg zrobi resztę. I teraz tak. Kwestia pomocy ludziom, jeżeli chodzi o uwalnianie. Po pierwsze to jest kwestia rozeznania. Zresztą to też rozeznanie ma związek z tym, co się dzieje w twoim życiu. Po czym, jak rozeznajemy? Przede wszystkim po działaniach, styl życia, zachowania człowieka i tak dalej. Również u siebie to rozpoznajemy. Styl życia, zachowanie, to jest bardzo proste. Jeżeli na przykład widzisz, że jakaś sytuacja zawsze wywołuje w tobie taką samą negatywną reakcję. Stajesz w jakiejś sytuacji, nie wiem, trema. Czy to chroniczna jest trema? Zobaczcie. To jest kłopot. Jeżeli odczuwasz stały dyskomfort, tak? Przed tym, aby publicznie, tak? Na przykład mówić jakąś prawdę. To jest to. Czasami to jest coś innego. Ale kiedy dochodzą do rzeczy, stałe rzeczy, nie? Że ja zawsze, kiedy staję przed ludźmi, mam coś powiedzieć, czuję się nieswojo. Jakby jesteś do uwolnienia, nas to wchodzi. No wiesz, jak tam jeszcze ludzi znam, widzi, ja mówię, zobacz, mówię to człowieku. Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że nie czujesz się komfortowo, mówiąc do innych ludzi. I to coś jest stałe. Z czymś to jest związane. Może to są kompleksy, może to jest poniżenie, może to jest odrzucenie, nie wiem co to jest, ale to jest demoniczne, bo to jest stałe. Po prostu. Jakakolwiek coś się pojawia u ciebie, nie wiem, pojawia się jakiś na przykład autorytet w twoim życiu silny i ty też masz się bać. Zawsze się boisz silnego autorytetu. Jak jest taki autorytet, który tak się tylko koło ciebie tak przemyka, taki jest liberalny, to ty w ogóle zeżyjesz. A jak się pojawia silny i zaczynasz lęk, no nie? Oczywiście ty nie nazywasz tego lękiem. To sobie inaczej nazwiesz. Ale prawda jest taka, że ty się boisz. No jeśli się boisz. I zawsze tak jest, kiedy taki silny autorytet się znajduje. To jest demoniczne. Jesteś do uwolnienia. Koniec. Wiecie, to są tego rodzaju rzeczy. I tak samo, kiedy my usługujemy ludziom, to my usługujemy przede wszystkim rozpoznając po działaniach. Po stylu życia, po zachowaniach człowieka. Rozumiecie? Po drugie, rozpoznajmy po tym, co człowiek mówi. Bo z obfitości serca mówią usta. Gwarantuję ci, że człowiek odważny nie będzie uwalniał bojaźliwych wypowiedzi. I to nie wypowiedzi, wiesz, bo troszkę to się kontrolować można, tak? Kontrolować się każdy potrafi troszkę. Ale zasadniczo wypowiedzi lękliwe, one wcześniej czy później wylezą z ciebie. Prawda? Kiedy będziesz wsiadał do samochodu z nieznanym ci kierowcą, tak? Nie będziesz mógł się opanować, żeby nie powiedzieć, tylko jedź ostrożnie. Kiedy twoje dziecko będzie gdzieś wyjeżdżało bez ciebie,
Nie będziesz mógł się opanować, nie będziesz musiał powiedzieć, uważaj na siebie. Coś w tobie siedzi. To się ładnie nazywa. Dbałość o dzieci. Wiecie, o co chodzi? Rozsądek, mądrość. Nie. Nie nazywaj tego tak. Nazwij to lękiem. Nazwij to troską. Rozumiecie? Mówiłem wam być może, kiedy się jechaliśmy samochodem z jednym pastorem, jak kierowca powyżej 120 naciskał pedał, pewnie się innymi językami na tych zaczyna modlić. Ja na początku myślałem, że mi się wydaje. Siedział z tyłu, jeszcze nie mógł. Ten kierowca patrzy, masz 120 licznik, a ten szenem elebrele. Ten zwolnił, ten się nie modli. Ja mówię, ale jazda. To jest modlitwa rękowa. Facet siedzi i się boi, że się zabije. Rozumiecie? Facet siedzi i się boi, że się zabije. W ogóle bierze pod uwagę to, że wypadek będziemy mieli. Bierze pod uwagę to. Że ja zauważam, że ja biorę pod uwagę taką rzecz i to się dzieje u mnie systematycznie, to jest demoniczne. Że ja nie mogę brać pod uwagę wypadku samochodowego. No. Bo ja to ściągnę do swojego życia wcześniej czy później. Ja nie mogę brać pod uwagę, że mnie ciągle ktoś okradnie, że mnie ciągle ktoś wystawi, że mnie ciągle ktoś oszuka. Ja nie mogę się dopatrywać w każdym człowieku jakiegoś w ogóle, ja nie wiem, wroga. Ja nie mogę się dopatrywać w sytuacjach, które są wokół problemów. Ale diabeł chce, żebyś tak robił. I to jest demoniczne. Demon to steruje. No. Wiecie, że mamy myśli codziennie? Przynajmniej 60 tysięcy. 60 tysięcy myśli przez głowę ci przebiega. Zazwyczaj 80% z nich to jest destrukcyjna. Rozumiesz? Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że tylko jedna na pięć myśli, czy tam więcej, już nie wiem jak, ona jest pozytywna. Zasadniczo myślimy, sobie przelatują nas, takie myśli przez nas przelatują, notorycznie. Rozumiecie? To nie są normalne sprawy. Jak dalej rozeznajemy? Przez dar rozróżnienia duchów i dar słowa wiedzy. To są dwa dary. Oczywiście dary działają w duchu, o tym będę też was uczył. Dary działają w duchu, więc one nie działają wtedy, kiedy zawsze my chcemy. Czyli my nie opieramy się na tym, że zawsze my tak rozpoznamy. Tak? Raz tak rozpoznamy, innym razem nie. Stosujemy też dary przez wiarę, więc to nie jest tak, że po prostu za każdym razem jest wizualizacja, widać demona, jak on się zachowuje, czy co robi. Tak nie jest. Absolutnie. Zasadniczo opieramy się po działaniach, po tym, co człowiek mówi, tak? I to są takie podstawowe rzeczy. Bywa, że trzeba, by demon ci podał imię. Jesteś inspirowany przez Ducha Świętego, pytasz Boga i pytasz demony, jak masz na imię. Zaskakujące mogą być odpowiedzi. Ale czasami tak trzeba. Też rozpoznajmy po analizie życia człowieka, któremu pomagamy, dlatego wypada zrozumieć, że trzeba troszkę popracować czasami z człowiekiem, a czasami ze swoim umysłem, żeby dojść do takiego miejsca, w którym możemy coś rozpoznać. Nie od razu, często po analizie. Tak? No i co teraz? Jak wypędzamy demona? Nakaz. Pamiętajcie, zapamiętajcie to sobie raz do końca, na całe życie. Nakazujemy demonom. Nakaz. Rozkaz. Zdecydowany akt. I co robimy? Mówimy. My nie myślimy do demonów. My mówimy do demonów. Mówimy. Czy wypędzamy demona z kogoś, czy wypędzamy demona z siebie? Mówimy. Tak? Bywa, że kładziesz ręce. Nie zawsze kładziesz ręce. Czasami kładziesz ręce, czasami nie kładziesz. To jest kwestia twojego prowadzenia. Bardzo ważna rzecz, kiedy usługujemy innym ludziom, w uwalnianiu patrzymy im w oczy. Więc nie zamykamy oczu i nie pozwalamy im zamykać oczu. W ogóle chorobą chrześcijaństwa jest zamykanie oczu. Ludzie wszędzie się w
Podgął się do oczy, zamykać oczy. Ja mówię, dlaczego te oczy tak zamyka? Sam zamyka. I biorę na tym autorytet słowo ponownie. Bo to jest niepotrzebne. A jeżeli chodzi o uwolnienie, znaczy wiecie, to romantycznie wygląda. Ale jest napisane w Biblii, że Jezus podniósł wzrok ku niebu i wołał do Ojca. Ja nigdy nie czytałem w ogóle w Biblii, żeby Jezus oczy zamknął. Oczy są czymś dziwnym. Nie rozumiem tego do końca, więc się nie zamierzam tu wymądrzać. Ale wiem jedno, że można demona złapać oczami. Ja miałem takie przypadki. Kiedy uwalniamy człowieka, patrzymy mu w oczy. Większość ludzi mi oczy zamyka. Ja mówię, otwórz oczy. Mówię, to są krótkie dyrektywy. Ja mówię, otwórz oczy, otwórz buzię, nie módl się i nie przeszkadzaj. Mówię, jestem tu pierwszy po Bogu. Mówię, załatwię tą sprawę. Współpracuj ze mną. Przyszło na jedno spotkanie dwoje ludzi. Brat i siostra. On stał w jednej części sali. Ja do niej podszedłem pierwszy. Zacząłem mówić do demona, upadła pod mocą. I Duch Święty mówi, patrz jej teraz w oczy. Patrz. Patrzyłem jej w oczy. Im bardziej byłem skupiony na ich oczach, tym bardziej ją rzucało i krzyczało. I w pewnym momencie ja wiedziałem, że on wyszedł. On wyszedł jej przez oczy. Słuchajcie, zdarzyła się rzecz niesamowita, bo to było rodzeństwo. Zaczął się natychmiast manifestować w nim. Jego aż wyrwało z butów, tam im strącił nogami takie obrazki, mieli takie rysunki na ścianie, tak mieli kościół uzdobiony, nie? Strącił im to nogami i leży i ryczy. Wtedy z niego wyszło 60 parę sztuk po kolei. Tu się tutaj mówi, nakazuj im po prostu i odliczaj. Równo jak i na imnikach, chyba już nie pamiętam, 62 czy ileś. A więc nie zamykamy oczu, nie boimy się tego. Otrzymujemy oczki otwarte. I też jak się sami się uwalniamy, też nie zamykamy oczu. No i co, nakazujemy demonom milczeć. No. To niekoniecznie one muszą robić dużo rabanu. Czasem jest raban, czasem nie ma rabanu. Byłem kiedyś na profilaktyce w jednej szkole. Taka duża szkoła. I tam była taka aula, bo to było po byłym klasztorze szkoła. Były takie grube filary. I po profilaktyce podchodzi do mnie jedna z uczennic i mówi do mnie, słuchaj, ja wierzę w to, co mówisz, czy możesz mi uwolnić od demonów? Ja mówię do niej, to uwolnić od demonów, choćby to jest ten filar. A kupa ludzi, nauczyciele, w ogóle mówię, teraz posłuchaj mnie. Mówię, od A do Z wykonasz wszystko, co powiem teraz. Ona mówi, tak jest. Ja mówię, oczy, buzia, mówię, i oddychaj swobodnie. Jakbyś w ogóle przyjmowała tlen. Tak? I pierwszą rzecz, którą kazałem milczeć. Mówię, nie wolno się mam odezwać. Mówię, wyjdziesz teraz jeden po drugim. Zostało uwolnione po tym filarze. Ani jednego słowa nie wypowiedziałem. Ani jednego. Jezus im kazał milczeć. Bo one rwetę zrobią niepotrzebne. Czasami trzeba. Czasami ja wręcz mówię, ujawnij się. Wiesz, nie? Czasami prowokuję. Jestem na takim jednym spotkaniu, stoi taka dziewczyna, taka w ogóle zgaszona, jakby ktoś ją uderzył. Taka stoi. Podchodzę do niej, zaczynam się modlić, nic się nie dzieje. A Duch Święty do niej mówi, każ, żeby cię uderzyła. Ja mówię do niej, uderz mnie. Ona mówi, nie proszę Pana. Uderz mnie, mówię. Nie proszę Pana, nie uderzę Pana. Duch Święty do mnie pchnie ją. Ja się popatrzyłem, z tyłu stoi taki chłopak, co tam miał ich łapać tych ludzi. Mówi, jak no, tak sobie obchnął, dopytał. Raz ją uderzyłem w rękę. Duch Święty mówi, drugi raz. Drugi raz jej przywaliłem. Jak mi przywali w klatkę piersiową, słuchajcie, demon nie wyszedł. Demon nie wyszedł. Została uwolniona od razu, na miejscu. Bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy zrozumieli, że bywa, że potrzebne jest kilka spotkań. Tak samo w Twoim przypadku, jak i w przypadku innych ludzi. Czasami coś naruszysz na początku, poruszysz, on się, ale nie wyjdzie jeszcze. Na następnym spotkaniu wyjdzie. Demony wychodzą zazwyczaj z oddechem, bo to są duchy. A więc nie blokujemy dróg oddechowych. One wychodzą przez gardło, przez nos, czasami przez oczy, czasami przez dłonie, czasami przez narządy rodne.
Najczęściej natomiast one wychodzą przez oddech. Dlatego też nakazujemy ludziom, aby nie modlili się w tym czasie. Nie blokują gardła. Niech to płynie. Chcą kaszleć, niech kaszlą. Chcą oddychać, niech oddychają. W kościele zawsze dobrze mieć przygotowane wiadro, chusteczki, inne rzeczy. To naturalna sprawa. Jak pomagamy ludziom, to niech to będzie profesjonalne. I my też, kiedy my u siebie nakazujemy demonowi wyjść, nakazujemy wyjść, tak? A potem otwieramy usta i spokojnie siedzimy. Nie bez przerwy, że coś tam chcemy gadać. Toż tam się modlimy. Twoja modlitwa będzie ci gardło blokować. Ty będziesz się modlił w innych językach, a demon ci będzie siedział pod krtaniem. No. I sam go zablokujesz, on nie wyjdzie. No po co tu się modlić? O co? Po co? To tak Jezus nie robi. Rozumiecie? To w ogóle, to bądźmy Chrystusowi, to prostsze. To jest prostsze. Kiedy też pomagamy ludziom, prowadzimy ich przede wszystkim właśnie w te proste rzeczy, do wyznania grzechów, do przebaczenia innym ludziom, tak? Nie rzucamy się od razu do uwalniania. Robimy analizę, patrzymy, co się dzieje. Pamiętajmy, że zawsze jest jakiś mocarz. Nawet jeśli jest więcej demonów w człowieku, to jest zawsze jeden lider. Lider. Zawsze jest lider. W Polsce o tyle rzecz jest prosta, że tym liderem zazwyczaj jest odrzucenie. Także nie trzeba się za bardzo przejmować, kiedy usługujemy Polakom. Ale lider jest zawsze jeden. Tak? Są też myki różne, takie, że one mają na przykład, są jak osy, wystawiają do przodu takich sztucznych wojowników. I nam się wydaje, że to one są często krzykliwe i my się na tym skupiamy. Myślimy, że to o to chodzi, a mocarz siedzi cicho. Tak? Mocarz siedzi cicho. Główne, najsilniejsze te duchy właśnie, które zazwyczaj są mocarzami, to właśnie są odrzucenie. Potem bywa nieprzebaczenie, właśnie gniew, różnego rodzaju lęk, depresja, czyli duch ściśnienia, czary, duchy seksualne i religia. To są najczęstsze takie rzeczy, ale prym wiedzie odrzucenie. Co bardzo ważne, żebyśmy pouczyli człowieka zawsze go uwalniamy, niech on będzie pouczony, pouczony. Nie tam od razu, że krzyczymy, ryczymy, nie. Zawsze, kiedy robimy zespołowo, kiedy usługujemy ludziom zespołowo, to jest w ogóle też choroba charyzmatyków. Wszyscy się drą na demona. Jak demon otrzymuje więcej niż jedną komendę, nie wyjdzie. Dwa. Po co się modlić na tych innych językach podczas tych powołań? Przecież demon nie rozumie innych języków. Ludzie to mają takie coś, że muszę modlić na innych językach, ale po co? Jeśli masz powód, szukasz czegoś. Się módl. Szukasz Bożego prowadzenia jakiegoś, w jakiejś dziedzinie, szukasz jakiegoś rozwiązania. Ale jeżeli ty nie szukasz rozwiązania, jest dla ciebie rzecz jasna, to po co się na tych innych językach jeszcze tu mówisz? Nakaż demonowi, żeby wyszedł. To jest prostą robotę do zrobienia. To tak jakbyś w domu brał się za sprzątanie i widział, co ty masz sprzątnąć. Leży tutaj, nie wiem, no, brud jakiś. No mam sprzątnąć ten brud, tak? To co ja muszę filozofię do tego jakoś tworzyć? Co ja będę mówił, proszę Ciebie, teraz się modlić przed tym sprzątaniem, biorę szczotkę, wymieniam. Tak? Tak samo tutaj, no wyrzucamy jakiś byt. Kiedy uwalnia kilka osób, to jeden zawsze lideruje. Jedna osoba lideruje. Ja zawsze mówię tak, niech jedna osoba prowadzi uwolnienie. Ma ktoś inne słowo wiedzy, ktoś ma jakieś rozróżnienie, podchodzi, mówi na ucho. Ja ludzi tego uczę. Nie ma, że Ty mówisz do demona, milcz! W imieniu Jezusa, a druga stoi z boku osoba przed ciebie i mówi: ujawnij się, ujawnij, ujawnij! W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa! Przecież demon to jest osoba. Więcej, ona jest podległa tobie, bo ty jesteś w Chrystusie. Ale jeżeli ona otrzymuje dwie komendy od dwóch rycerzy Chrystusa, to ona nie robi nic. I człowiek dalej zniewolony. Bo to jest charyzmatyczny chaos. Jeden niech to prowadzi. Reszta niech wejdzie pod autorytet tego, co prowadzi. To proste. I kiedy uwalniamy ludzi, staramy się
żeby to było jak najmniej niszczące dla tego człowieka. Staramy się, no bo to też mądrości trzeba w tym wszystkim. To nie chodzi o to, żeby człowieka czymś zatruć. Bo też człowiek, jak nam się człowiek zablokuje, to demon nie wyjdzie. Więc ja na przykład wiem, że mamy do czynienia z jakąś zawstydzającą rzeczą. To nie jest kwestia, że ja go nie mogę uwalniać publicznie. Ja go mogę publicznie uwalniać, tylko ja wiem jedno, że to jest demon, ale też jest psychika człowieka. I teraz ta psychika, ona może być w różnych stadiach. Może też być zrujnowana. No. I ten człowiek nie będzie gotów na przykład na... On to zablokuje sam. No to co robię? No tylko na osobność. Na osobności też samemu nie uwalniamy. Zawsze staramy się, żeby ktoś z nami był. Z różnych przyczyn. Raz, że człowiek może zacząć szaleć. Dwa, mogą się zdarzyć różne dziwaczne rzeczy. Różne dziwaczne rzeczy mogą się zdarzyć. Szczególnie jak to są osoby nieznane. A tak to zawsze jest świadek. Zawsze masz świadka. Tak? Zawsze masz świadka. Staramy się też, jeżeli nie jesteś pewny, że jesteś w stanie na przykład ogarnąć uwolnienie osoby odmiennej płci, to tego nie rób. Bo jak nie umiesz tego ogarnąć, to nie rób tej rzeczy. Albo weź kogoś ze sobą. Ja na przykład, jeżeli uwalniam kobiety, to biorę ze sobą jakąś tam dziewczynę z kościoła, kogoś tam ze sobą biorę, żeby tam była jakaś kobieta. To nie chodzi, ja ogarnę ten temat, ja. Dla mnie to jest żaden problem. Rozumiecie? Tylko ja wiem, że mogą nastąpić rzeczy, które mi się nawet jakby wypchną spod kontroli. No niech potrze na sobie ubranie z gołymi cyckami i wyskoczy z tego pokoju. No czemu? Przecież ja wiem, że ja będę się musiał z tego tłumaczyć. Tak? Muszę być mądry w tym wszystkim. No muszę w ogóle... To nie chodzi o mnie. Bo ja sobie w ogóle z tym poradzę. Ale niech taka rzecz się zdarzy. Tak? A dwa, że ludzie potrafią różne rzeczy robić. Ja już widziałem różne rzeczy. Ludzie potrafią. Ludzie są tak związani z pewnymi bytami demonicznymi, że oni są w stanie potem mieć do ciebie pretensje. Rozumiecie? Na spotkaniu jednego ewangelisty w Stanach Zjednoczonych wyszła kobieta, facet wyszedł chory o modlitwę, tamten wziął olej, wylał mu na głowę olej i mu pochlapał garnitur. Słuchajcie, przyszedł rachunek, że to drogi garnitur. Do niego, proszę ciebie, do biura jego, żeby zapłacił. Czujesz klimat? Masz pojęcie? Facet zostaje uzdrowiony i wysyła w ogóle rachunek za zabrudzony garnitur. No żyjemy w tak popieprzonych czasach. I my musimy to wiedzieć w ogóle. My mieliśmy przypadek, że wyrzucaliśmy z dziewczyny ducha w ogóle i to jeszcze się okazało, że to był Belzebub, a ona jeszcze tak ważyła setkę. Człowieku. Jak najpierw nam ubliżała czystą angielszczyzną. W ogóle. A nie umiała mówić po angielsku. A potem chciał ją tak nią machnął, że dobrze, że kolega odsunął stolik, bo skronią uderzyła o róg stolika. Że tam umarła. Ona z tą swoją masą jakby wpadła w ten stolik. Szok. Dlatego to mówię, trzeba być w tym mądrym. Dobrze.